Naszym gościem jest profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Katarzyna Sanak-Kosmowska. Bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia Obserwatora Finansowego. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Pani profesor, chciałem zacząć od mniej poważnego pytania. Czy ChatGPT zmienił świat akademicki? Czy studenci piszą sami jeszcze jakieś prace, czy to się już nie zdarza? Jeszcze piszą. My uczymy się rozpoznawać, czy tak jest naprawdę. Myślę, że to z jednej strony wielka szansa dla środowiska akademickiego, bo nie ukrywajmy, że ChatGPT, ale też inne narzędzia z obszaru sztucznej inteligencji mogą wspierać także naszą pracę, w szczególności jeśli chodzi o chociażby wyszukiwanie literatury. Natomiast studenci korzystają z tych narzędzi nieco mniej ambitnie. Zdarzają się próby. Natomiast dzięki temu, że ChatGPT nadal nie jest jeszcze aż tak zaawansowany, a nasi studenci nie są aż tak zaawansowani w promptowaniu, dość łatwo jest to rozpoznać, ale podejrzewam, że już w przyszłym roku możemy mieć z tym problem. Ale zdarzają się jeszcze naukowcy starszej daty, u których to przejdzie i oni nie poznają? No bo rozumiem, to jest broń obusieczna. Państwo też sprawdzają w drugą stronę, ale jeszcze można u kogoś tam... Nie sposób mi odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ dawno żadnego egzaminu nie zdawałam u starszych profesorów. Myślę, że dość prosto jest rozpoznać, czy zdania napisane są przez studenta wraz z wszystkimi możliwymi ułomnościami gramatycznymi czy stylistycznymi, więc wprawne oko to rozpozna. Z pewnością również takim kryterium ostrym jest sposób cytowania. My w pracach naukowych, w pracach dyplomowych studentów oczekujemy przepisów, a nie zawsze ChatGPT jeszcze radzi sobie z tym wyzwaniem, więc to są nasze metody rozpoznawania. Uczelnie amerykańskie pracują już nad systemami i zaczynają je wdrażać, które rozpoznają sztucznie wygenerowaną treść. W związku z tym możemy podejrzewać, że oprócz antyplagiatu będziemy mieć również antyczat, który będzie tę pracę weryfikował pod kątem właśnie tego, kto je napisał. Okej, ale może te mniej poważne pytanie w sumie prowadzi do dość poważnego wniosku, że jakby ludzka kreatywność nie jest tak łatwo zastępowalna maszynowo. To czy możemy jakby już pospekulować, jak sztuczna inteligencja może zmienić rynek pracy? W sensie, jakie zawody znikną, a może jakie nowe powstaną dzięki temu? Myślę, że możemy pozwolić sobie na takie spekulacje, chociaż musimy podkreślić wyraźnie to, że my jesteśmy dopiero na początku tej drogi i na razie sztuczna inteligencja generatywna nadal generuje nowe treści na podstawie tych, którymi zapoznała się, które stworzyliśmy my ludzie. W związku z tym możemy podejrzewać, że jeśli ten rozwój będzie tak dynamiczny jak do tej pory, to za chwilę sztuczna inteligencja nas zaskoczy i pod tym względem będzie w stanie zastąpić coraz więcej zawodów. Teraz na gruncie chociażby marketingu mogę wskazać, że niektóre z zawodów, takie jak na przykład content managerowie czy specjaliści SEO, którzy przygotowywali teksty, chociażby pod pozycjonowanie stron internetowych, teraz muszą trochę się przebranżowić, ponieważ spora część tych materiałów powstaje właśnie przy wykorzystaniu czatów. Chociaż jednak należy podkreślić, że w przypadku wysoko specjalistycznych branż nadal preferowani są jednak prawdziwi partnerzy biznesowi, którzy po prostu znają branżę, są bardziej krytyczni niż sztuczna inteligencja. Nie mówiąc już o tym, że nadal te treści, zwłaszcza powstające przy wykorzystaniu takich najprostszych narzędzi, są dość oczywiste, tak? Czyli mamy do czynienia z zdaniami, które są wielokrotnie złożone, bardzo okrągłe, ale w zasadzie nie ma w nich treści. Więc z pewnością w obszarze marketingu te zawody, które do tej pory generowały treści, jak najbardziej. Myślę, że również wszelkiego rodzaju zawody, w których głównym zajęciem jest wyszukiwanie treści, wyszukiwanie informacji, przeglądanie baz danych, to są obszary, które również w pełni mogą zostać za moment zastąpione. Myślę, że specjaliści do spraw reklamy, chociażby performatywnej także. To jest grunt marketingu, ale myślę, że te obserwacje możemy przenieść też na różne obszary. Z pewnością do momentu, kiedy sztuczna inteligencja nie zacznie krytycznie myśleć, to my naukowcy możemy być spokojni, jednak będziemy jeszcze potrzebni, pan redaktor również. To zależy faktycznie od jakości naszej pracy, tak? Bo może w prostszych rzeczach może już niekoniecznie. Zajmuje się też pani naukowo crowdsourcingiem i przyznam, że pierwszy raz słyszę ten termin. Czym to się różni od bardziej znanego crowdfundingu? To są pojęcia bardzo terminologicznie zbieżne, natomiast crowdsourcing co do zasady ma jedno założenie, a zatem jest to założenie, które przyjmuje, że angażujemy również użytkowników marki, czy członków jakiejś społeczności, czy klientów do współtworzenia tejże organizacji. A zatem wykorzystujemy ten potencjał, ale też doświadczenia i opinie użytkowników do tego, żeby na przykład poprawiać ten produkt, czy poprawiać daną usługę. Przykładów crowdsourcingu jest bardzo dużo, tak
takim najsłynniejszym jest chociażby Starbucks, który wiele lat temu uruchomił platformę My Starbucks Idea, gdzie klienci sieci wskazywali na ulubione smaki, czy co jeszcze marka by mogła do swojej oferty wprowadzić. Crowdfunding z kolei to jest finansowanie społecznościowe, czyli to jest koncepcja, według której członkowie społeczności zakładają zbiórki na realizację celów. Tam pierwsze skojarzenie najczęściej, jakie mamy, to są zbiórki charytatywne. Tutaj bardziej chodzi o zbiórki na rzecz rozwoju jakiejś działalności, realizacji projektu społecznego itd., itd. Innymi słowy, dwa te pojęcia łączą jedno założenie, czyli to, że to inicjatywę mamy w tych przypadkach od dołu. Tak, czyli zatem to ludzie, to społeczność angażuje się w realizację jakiegoś projektu, zdobywa poparcie, zdobywa finanse i stara się je wprowadzić w życie przy akceptacji organizacji. To z kolei w teorii marki mówi nam o tym, że osoby angażujące się w crowdsourcing są dużo bardziej lojalnymi klientami, tak? Stają się ambasadorami marki, dużo bardziej czują się przez markę akceptowani, czują się członkami społeczności, która wokół marki powstaje. Czyli mówi Pani stricte o zastosowaniu komercyjnym tego, ale czy można sobie wyobrazić crowdsourcing do rozwiązywania jakichś niekomercyjnych, globalnych problemów? Czy są tego typu platformy? Bo zrzutka czy GoFundMe z crowdfundingu są jednak, no, wrzucamy się na jakiś cel. Czy możemy zrzucić pomysły na jakiś cel nie tylko komercyjny, nie tylko ambitniejszy niż kawa? Z pewnością. Przykładami takich realizacji są chociażby hackatony, które w zależności od tego, jakiego tematu dotyczą, angażują ludzi, najczęściej młodych ludzi, którzy wspólnie pracują nad jakimś wyzwaniem, rozwiązując problem. To niekoniecznie musi być problem komercyjny, to może być problem społeczny i tak zresztą bardzo często jest. To jest też model takiego oddolnego przejmowania inicjatywy i to w przypadku wyzwań społecznych w szczególności może być istotne i ważne. To też pozwala dużo lepiej zrozumieć problem, tak? Że ten problem jest nasz wspólny, a niekoniecznie tylko decydentów. Więc z pewnością takie narzędzia czy taka filozofia może być wykorzystywana również przez fundacje, tak? Przez organizacje non-profit właśnie do angażowania społeczności na rzecz poszukiwania rozwiązań i tutaj wszelkiego rodzaju wyzwania proekologiczne, prospołeczne, wspólne rozwiązywanie takich wyzwań czy problemów dla lokalnych społeczności może być realizowane poprzez założenia crowdsourcingu z pewnością. No właśnie, bo czy można sobie wyobrazić jakąś taką platformę, bo bardzo nam się demokratyzuje internet, platformę, która byłaby jakąś bronią konsumentów. W tej chwili jak chcę kupić jakiś produkt, to mogę wejść na wyszukiwarkę cenową, przeczytać opinie, z których nie wiem, ile jest realnych użytkowników naprawdę, ile napisał jakiś bot. I w zasadzie albo przekopać jakieś kilkadziesiąt stron jakiegoś forum, elektrody czy broń Boże czegoś takiego i też do końca nie wiedzieć. Czy widzi Pani jakby taki oddolny, demokratyczny ruch konsumentów, czy jest możliwy w ocenianiu produktu, wybieraniu, w trochę takim odpornieniu się na reklamę? Znaczy tak, zacznę od początku. W tej chwili konsumenci tak naprawdę bronieni są przez przepisy, które reguluje po pierwsze polski ustawodawca, po drugie unijny ustawodawca, po trzecie również poszczególne platformy mają swoje regulacje, tak? I tutaj mam na myśli po pierwsze poszczególne ustawy o nieuczciwej konkurencji, działalność Wokiku, przepisy Google'a, przepisy Facebooka, to są te główne platformy, które są tutaj reklamodawcami i zarządzają naszymi treściami. Unia Europejska cały czas pracuje nad nowymi regulacjami, chociażby dotyczącymi dynamicznych cen, czy teraz najnowsze zarządzenia, które powoli już wchodzą w życie, to jest kwestia wykorzystania sztucznej inteligencji w tworzeniu reklamy. Natomiast to są przepisy, tak? W praktyce wiemy, że niekoniecznie zawsze czytamy, co oznaczają ciasteczka, niekoniecznie wiemy, co klikamy, wyrażając zgodę na przetwarzanie danych marketingowych. W związku z tym mamy do czynienia z bardzo dużą asymetrią informacji. Ta asymetria informacji polega na tym, że konsument jakby zakłada, że nikt nie chce zrobić mu krzywdy i to prowadzi do sytuacji, o której Pan mówił, czyli do tego, że my widzimy recenzje, widzimy opinie i w zasadzie nie wiemy, czemu mamy wierzyć. Czy widzimy influencera, który poleca nam coś na Instagramie, a my nie do końca wiemy, czy mu za to płacą, czy nie. Broni są na to dwie. Pierwsza z nich polega na edukacji i na zwiększaniu świadomości społecznej tego, że
mamy do czynienia z dużą perswazyjnością reklamy i dane osobowe tak naprawdę stanowią walutę, jeśli chodzi o marketing internetowy, bardzo, bardzo poważną i istotną. Drugi obszar broni, tak, czy drugi obszar tych działań, które możemy podejmować, to jest jakieś warunkowanie behawioralne, tak, czyli to są takie ukryte wzorce i te ukryte wzorce chociażby mogą polegać na tym, że dostawcy reklam czy platformy internetowe będą niejako zmuszone do tego, żeby chociażby na górze strony nie polecać tych produktów, które wcale nie są najlepsze, tylko po prostu się tak nazywają, ponieważ mają kategorię bestseller albo polecany, albo cokolwiek takiego. To nie jest do upilnowania, w związku z tym rzeczywiście konsumenci jedynie poprzez podejmowanie jakichś działań oddolnych mogą tutaj dbać o siebie. Natomiast obawiam się, że sama taka organizacja czy ruch prosumencki, no właśnie, bo to są w tym działania, zakresie, o których pani mówi, są to działania jednak bardziej państw niż oddolne, tak? Tak, w związku z tym konsumenci mogą po pierwsze zwiększać swoją świadomość i myślę, że to jest najistotniejsze. To jest też rola zresztą szkolnictwa wyższego i nasza, żeby tą wiedzę propagować i się nią dzielić. Natomiast również mogą weryfikować i sprawdzać. I tutaj media społecznościowe stanowią pewnego rodzaju narzędzie w rękach konsumentów, bo wszelkiego rodzaju nieprawidłowości, wszelkiego rodzaju niedopatrzenia mogą zostać udostępnione na profilu, chociażby marek i wskazane. Więc to jest kwestia komunikacji, która jest już teraz wielostronna, a nie jednostronna, tak jak mamy do czynienia w reklamie tradycyjnej. I teraz konsumenci po prostu mogą powiedzieć, co myślą. Inną kwestią jest to, na ile dużo osób się na to zdecyduje. Mamy bardzo dużo badań o bojkotach marek czy bojkotach konsumenckich. Widzimy, że nie do końca tak jest, że ta siła jest mocna. Przykładem tego chociażby są bojkoty marek, które zdecydowały się pozostać w Rosji po wybuchu wojny. Po analizie wpisów w mediach społecznościowych możemy zauważyć, że te bojkoty były bardzo krótkie. To znaczy wszyscy atakowali te sieci na Twitterze, czy na Instagramie, czy na Facebooku, ale tak naprawdę ten okres tego bojkotu był na tyle krótki, że realnie to nie wpłynęło na sytuację marki. W związku z tym myślę, że odpowiadając na pytanie pana redaktora, nie ma takiej platformy, nie ma takiej możliwości. A oczywiście każdy z serwisów, który pozwala na dodawanie recenzji, taki jak TripAdvisor, tak, czy opinie Google, to są miejsca, gdzie można wyrazić swoje niezadowolenie, ostrzegając innych, natomiast zasięg tego zawsze będzie ograniczony. Jasne. Czyli jakby tak spinając klamrą te wątki, to tak sobie myślę, może przed poważnym zakupem wpiszmy w chat GTP, jak być świadomym konsumentem i stosujmy się do tych rad. Jak najbardziej możemy od tego zacząć. Możemy też zastanowić się nad tym, czego tak naprawdę potrzebujemy i zadbać o to, żeby żadna z metod perswazji nie została wobec nas zastosowana, albo przynajmniej żebyśmy byli świadomi tego, co oznacza limitowana dostępność, co oznacza ostatnie sztuki w promocji i tak dalej, i tak dalej. Bo tego typu triki najczęściej są stosowane, przynajmniej w e-commerce. Praktyczna rada. Bardzo dziękujemy pani profesor. Dziękuję bardzo.